Zbieramy krew dla Polski. Pod takim hasłem 23 czerwca pod jednym z supermarketów w Działdowie Polski Czerwony Krzyż przeprowadził otwartą akcję poboru krwi. Ostatniej imprezie zebraliśmy prawie 19 litrów krwi, czyli oddało 42 osoby. Było chętnych troszeczkę więcej, ponad 50 osób, ale niestety stan zdrowia nie pozwolił im na oddanie tego, co mają najdroższe. W sezonie letnim często występują braki w zapasach tego życiodajnego płynu. Dlatego, aby krwi nie brakowało, Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem zarządów rejonowych PCK i klubu honorowych dawców krwi rokrocznie organizują tego typu akcje. W Działdowie jak co roku mieszkańcy chętnie uczestniczyli w akcji, gdyż nasze miasto należy do ścisłej czołówki krwiodawców. W tej chwili w Działdowie chyba jesteśmy w czołówce wojewódzkiej. W zeszłym roku na przykład nasi mieszkańcy oddali ponad 1200 litrów. Mamy w tej chwili już ponad 20 osób, które oddało ponad 50 litrów. I jeszcze jedna rzecz, z której ja jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że ponad 200 młodych ludzi ze szkół, głównie z klas maturalnych, uczestniczyło w tej akcji, no i obiecują, że będą nadal w niej brali udział. Podczas trwania akcji propagowano również umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczano podstawowych zabiegów ratunkowych, mogących przyczynić się do ograniczenia śmiertelności w przypadku ciężkich urazów. Za tydzień, tak? Tak, to jest na telewizji.